Dzień dobry, cześć. Dzisiaj razem ze mną jest Katarzyna Dąbrowska, coach, trenerka oraz mentor. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, cześć. Cześć, Kasiu. Zaprosiłam Cię dzisiaj, żebyś odkryła przed nami trochę te karty związane właśnie ze światem trenerów. Chciałabym, żebyś opowiedziała nam dzisiaj trochę właśnie o Twojej roli, o Twojej specjalizacji, o to, w czym Ty się czujesz najlepiej i najmocniej. Co robisz, Kasia, po prostu? Powiedz nam, co robisz? Okej, okay. Ja się zajmuję od kilku lat taką tematyką angażującego przywództwa. To jest przywództwo, którego celem jest zaangażowanie ludzi, ale nie w taki sposób zarządczy, czyli kijem i marchewką, tylko raczej w sposób bardzo relacyjny, przez budowanie relacji indywidualnych z pracownikami i przez budowanie pewnej przestrzeni, pewnych możliwości, aby ludzie chcieli się angażować, czyli wkładać swoje serce w pracę, bo to nie o to chodzi, żeby oni pracowali więcej, tam nie wiem, robili nadgodziny, dodatkowe projekty, nie. Bardziej chodzi o to, żeby oni chcieli w tym być tak całą sobą, chcieli się spełniać w tym, też czerpać satysfakcję. No i oczywiście też być efektywnym jak najbardziej, ale też świętować tę efektywność. Także dla mnie to jest po prostu taki piękny obszar. Bardzo mi się spodobał ten obszar dotyczący tego kija i marchewki, no bo nie ukrywajmy, w wielu organizacjach niestety, ale ten kij i marchewka bardzo mocno funkcjonuje, natomiast my w naszym zespole Mocniej w Pracy no bardzo mocno skupiamy się na tym drugim obszarze, czyli na tej marchewce, na tym wewnętrznym działaniu. Jak uważasz, co jest właśnie najważniejsze w tym, żeby ten pracownik się motywował sam wewnętrznie, żeby ta motywacja płynęła z wewnątrz, a nie z zewnątrz? Tak, no wiesz, my też w Mocniej w Pracy bardzo się skupiamy na talentach, na takim odkrywaniu potencjału ludzi. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli w zespole czy w firmie umożliwimy ludziom na przykład testy predyspozycji czy testy talentów, żeby oni mogli odkrywać, w czym są najlepsi, to ludzie dużo chętniej robią to, w czym są najlepsi, ale też dużo chętniej rozwijają te obszary, wzmacniają je cały czas. I ktoś by powiedział, no dobra, jeśli jest w tym świetna, to po co to jeszcze rozwijać? No ale już świat tak pędzi do przodu, że tutaj wyprzedza nas już i tak ledwo gonimy z tym naszym rozwojem. Także myślę, że zawsze będzie przed nami taka możliwość, żeby być jeszcze lepszym, żeby tę swoją ekspertyzę pogłębiać albo poszerzać, czyli nie wiem, jeśli ja się zajmuję angażującym przywództwem, ostatnio coraz więcej na przykład wchodzę w takie tematy komunikacji, empatycznej komunikacji, szczerej komunikacji, zaufania, więc rozszerzam trochę swoją kompetencję, bo widzę, że to też jest bardzo potrzebne i się sprawdza. Więc myślę, że podsumowując, umożliwianie ludziom rozwijania swojego potencjału naprawdę jest bardzo korzystne dla nich samych, dla szefa zespołu czy szefowej, dla całego zespołu i dla całej firmy. Wszyscy czerpią trochę korzyści na tym. Tak jest, to jest trochę tak, że jak się już do tego potencjału dokopiemy, to już potem nie widać po prostu końca. Ten rozwój po prostu jest ciągle w budowie, ale o to też chodzi, żeby do tego potencjału po prostu dotrzeć i zobaczyć, co najbardziej lubimy, w czym po prostu jesteśmy najlepsi. A powiedz mi proszę, Kasiu, z jakimi klientami na co dzień pracujesz? Jak miałabyś określić miano tych swoich klientów, to kto to jest najczęściej? Okej. To tak, jeśli chodzi o wielkość firmy, to są najczęściej średnie przedsiębiorstwa, czyli to są takie firmy, które już nie są małymi, już potrzebują takiego konkretnego podejścia do zarządzania ludźmi, pewnych procesów, opisania pewnych funkcji takich HR-owych, ale często jeszcze nie mają działów HR-u. Czasami na przykład jest jedna osoba na stanowisku, powiedzmy HR managera, albo teraz częściej to się nazywa People and Culture Leader czy People and Culture Manager. I ja wtedy wspieram ich w tym właśnie, jak wydobywać ten potencjał, ale też na przykład w takich badaniach zaangażowania, czy satysfakcji zaangażowania, kiedy pracodawca chce sprawdzić, czy tym moim pracownikom jest dobrze, czy czego im potrzeba. I oczywiście to się często dzieje też tak na co dzień w feedbacku takim bezpośrednim, ale kiedy mamy takie badanie satysfakcji zaangażowania w całej firmie, no to mamy też bardzo fajny przekrój. Także w takich firmach pomagam w przeróżnych branżach. Akurat ostatnio od ponad roku najczęściej jest tak, że przychodzą do mnie branże IT, ale to też dlatego, że jedni drugim sobie polecają.
I tak w tym świadku funkcjonuje. Także tak, to, takie firmy to są. Tak, główne obszary Twojego działania. To mówimy bardzo dużo o klientach, o tym, jakie są ich supermoce, o tym, jak odkrywać ten potencjał. To ja mam dla Ciebie takie, myślę, że może trochę nietypowe pytanie, które my jako trenerzy często kierujemy do naszych uczestników szkoleń, ale nie tak często słyszymy my je sami. To uwaga, Kasia, pytanie do Ciebie. Jesteś gotowa? Kasia, mam pytanie do Ciebie. Jaka jest Twoja supermoc? Twoja jako trenera, jako coacha, jako mentora? Kasia, pochwal Ty się, jaką Ty masz supermoc. Okej, to myślę, że na dwóch obszarach chyba mogę powiedzieć. Jeden to jest ten obszar właśnie angażującego przywództwa, dlatego że przez lata pracowałam w Great Place to Work. To jest międzynarodowa firma, która bada na całym świecie jakość miejsc pracy, czyli poziom zaangażowania, zaufania. Jakby głowę mam wypełnioną tymi dobrymi praktykami. Ja myślę, że głowa to jedno, a serce to drugie. I myślę, że to na pewno jest moja supermoc. Ale też to, co ja słyszę od klientów bardzo często, na przykład dlaczego mnie wybrali tam z szeregu trenerów, bo wiadomo, że szukają, to jest na pewno taka pozytywna energia. To, że ludzie potrzebują tego, żeby ktoś przyszedł do nich, kto jest zaangażowany, jest uśmiechnięty, ma energię, chce działać, bo często też pracuję z ludźmi, którzy są po prostu zestresowani, zmęczeni i potrzebują tego, żeby ktoś ich trochę tak do góry wyciągnął. To myślę, że to by Podciągnął. była moja supermoc. Jak mówiłaś o tym sercu, to nie bez powodu tak zwróciłam uwagę też na Twoją marynarkę, bo ta marynarka chyba dużo ma wspólnego po prostu z tym kolorem, z tego serducha po prostu, który kieruje nas w tym działaniu. Tak, bardzo Kasiu, lubię kolor czerwony. a powiedz mi, czego można Ci życzyć na najbliższy czas? Zawodowo. Ale to Czego może mi? często u nas to zawodowo przeplata się też z prywatnie, ale czego Tak. można Ci, Kasiu, życzyć? Wiesz co, no chyba tego, żebym zrealizowała swoje plany, bo mam kilka fajnych, takich ciekawych pomysłów, które się gdzieś na tym etapie, powiedzmy, rozwijają i myślę, że w 2024 no to wejdą z takim przytupem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to pewnie, żeby zawsze były osoby, które są chętne, żeby korzystać z tej mojej wiedzy. I zmieniać trochę, poprawiać jakość swojego przywództwa, budować lepszą atmosferę, lepsze możliwości pracy w swoich zespołach. To ja wtedy będę przeszczęśliwa. Super, tego właśnie Ci życzę, a wszystkich naszych widzów serdecznie zapraszamy do wspólnego działania z naszym zespołem Mocni w Pracy, ponieważ wspieramy działania właśnie pracodawców w tym, aby ich zespoły i oni sami byli po prostu mocniejsi, silniejsi. Serdecznie Ci dziękuję za dziś, Kasiu, i wszystkiego Dziękuję. dobrego. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do zobaczenia.